Podcastka. Dzisiaj moim gościem będzie Henryk Łopatka. Dzień dobry, Nadusiu. Dziadek jest menadżerem i ma 30 lat doświadczenia. Pewnie się zastanowicie, czemu mówię do Henia dziadek. Dlatego, że to jest tato mojego taty. Witaj dziadku, czym się teraz zajmujesz? Witaj Nadusiu. Obecnie pracuję w zakładach zbożowych. Jestem menadżerem. Pracuję w zakładach zbożowych już od 37 lat. To bardzo długo. Cały czas wykonujesz tą pracę, czy kiedyś jeszcze miałeś inną? W zasadzie prawie cały czas w tym samym zakładzie pracuję. Miałem tylko pracować tylko parę lat, a zleciało aż 37 lat. Dziadku, jak już trzymasz te teksty, to już się mi trochę skojarzyło wszystko z pisarzem. Czy kiedyś byłeś pisarzem? Nie, pisarzem nie byłem, ale lubiłem sobie w wolnej chwili trochę popisać takich wierszyków, rymowanek. A przeczytasz nam na przykład jeden? No mogę wybrać jeden z wierszy i tutaj wam przeczytać. Tytuł ma rozstanie. I brzmi tak. Autobus już ruszył, a w nim miła ma. Nie ma tamtej chwili, ani tego dnia. Zniknął tamten uśmiech, zniknęła tamta twarz. Po co wyjeżdżałaś, dziewczyno moja? Śnieg na dworze pruszy, świat na biało maluje, a w moim sercu smutek się rysuje. Oczy są przepełnione twoim widokiem, myśli zajęte twoją osobą, a ja nie wiem, co mam począć z sobą. No. Podobało ci się? Tak. No to świetnie. A teraz mam dużo pytań. Czy wam się podobał? Czekam na wasze lajki i suby. Dziadku, jesteś też rzeźbiarzem. Jak długo rzeźbisz? No rzeźbiarzem to jestem amatorem. Zacząłem rzeźbić w drewnie. Gdzieś 30 lat temu, tak przez przypadek, spodobała mi się ta praca i tak się wciągnąłem. Są to takie rzeźby, nie bardzo takie profesjonalne, bardziej amatorskie, ale bardzo mnie to wciągło. A wstajesz i nam jedną pokażesz na przykład? Tak, mogę ci tu pokazać. O, tu na przykład mam rzeźbę takiego dziadka. Pokażę kamery. Tutaj. Tu jest taki rycerz. Widzicie? Dziadek i rycerz. Dziadek broni rycerza. A tu taki pielgrzym, który... Pielgrzym, zakonnik, który niosę dzisiaj taką księgę inicjałami. To no, tylko taka namiastka tego. Mhm. Czym się zajmuje? A patrzcie, co jest z tyłu. Tutaj jest sznureczek i taka chusteczka. Bardzo fajnie wyrzeźbiona. Kaptur takich raczej. A patrzcie, co jest z tyłu rycerza. Takie fajne jakby takie drobiazgi, jak u prawdziwego takiego rycerza i takie super inne dodatki. Jak widzicie u dziadka, to jest najlepsze, że... I patrzcie, co on robi. Tu ktoś przekręcił śrubę. To nie, to jest uchwyt taki, który trzyma balon z winem. W lewej stronie ma balon z winem, a w prawej ma kufel, którego sobie w wolnej chwili nalewa w trunek. Dziadek, widzę, że też masz gitarę. I na święta też coś tam strykałeś, więc... Proszę powiedz, czy długo grasz na tej gitarze, czy... Dziadek, jak każdy chłopak, który był młody, chciał nauczyć się grać na gitarze.
Pierwszą moją gitarą była taka gitara elektryczna, akustyczna, drewniana, gdzieś tam zdobyta, którą dostałem od sąsiadki. I tak się sam uczyłem grać. Takie sobie granie amatorskie. A tą gitarę, którą tu widzicie, to dostałem w prezencie pod gwiazdkę od swojego syna, Abła. A możemy ją trochę zbliżyć, żeby lepiej to wszyscy zobaczyli? No oczywiście. To jest gitara elektryczna, bo do tej pory tylko próbowałem grać na gitarze akustycznej. Żeby lepiej było elektryczna, widać. A teraz próbuję coś pograć na gitarze elektrycznej. Oczywiście wszystko to w formie amatorskiej. Dziadku, a zagraj nam jedną piosenkę. Dobrze, podaj mi tą gitarę tutaj. Nie wiem, czy się uda. Jak się nie uda, to spoko. Dawno nie grałem. O tak mniej więcej. A może amatorszczyzna po prostu. Ale brakowało tam takiej jednej dobrej nuty, prawda? A to może przez tremę, wiesz. Dziadek, widzę, że za moimi plecami leży jakieś autko. Czy mogę ci je podać i jakoś wytłumaczyć nam jego historię? Dobrze, podaj. No Dusiu, to jest nic takiego specjalnego. Moja wyobraźnia po prostu. To nie przypomina żadnego auta z jakichś tam katalogów. Po prostu wykorzystałem takie części, które tam gdzieś znalazłem, jakieś kółeczka, rurki miedziane, inne profile i tak postanowiłem sobie zrobić taki abstrakcyjny pojazd pojazdu, taką metaloplastykę w wolnej chwili. Moim zdaniem trochę to przypomina limuzynę. Jak już tak ten z przodu widzę tego psa, a tutaj jakby taki środek tej limuzyny, takie długie. Ja wymocowałem tego psa, że pomyślałem, że to taki pojazd, ja wiem, pustynny pies. Dziadku, czy cały życie mieszkasz w Kluczborku? Nie, Dadusiu. W ogóle urodziłem się w Namysłowie, ale mieszkałem do 21 roku życia w takiej wiosce Ziemiełowice pod Namysłowem. Potem poznałem twoją babcię, bo pracowałem w drukarni. Pobraliśmy się i później dostałem pracę właśnie w zakładach zbożowych w Kluczborku. Tu się przeprowadziliśmy, tu dostaliśmy mieszkanie i tu mieszkamy. Z twoim tatą mieszkaliśmy, z twoim wujkiem, z ciocią Kasią. Tak do tej pory. Jak dużo masz swoją rodzinę? Nasza rodzina liczy 11 osób, 4 wnucząt, 2 synowe, 2 synów i 1 córka. Dziadku, co chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom? Chciałbym powiedzieć, że rodzina to jest coś... No dziadek się ładnie łamie, no jak mówię o rodzinie. Dziadku, co chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom? Chciałbym powiedzieć, że rodzina to jest podstawa, dzięki której jesteś kochany, czujesz się być kochany i kochasz. To jeszcze, żeby spełniać swoje marzenia, swoje hobby, które dają ci przyjemność w życiu i czujesz się spełniony. To super. Dziękuję moi drodzy, że to oglądaliście. Tobie też dziękuję, dziadku. Dziękuję ci bardzo. Do widzenia. Do widzenia.
mam taką tremę, jakbyśmy to byli, nie wiem, w telewizji i leciało na całą Polskę. Jak chcecie nagrać ze mną filmik, napisz maila nadia@gmail.com.